Cześć, nazywam się Natalia Kuroś i dzisiaj odpowiem na pytanie, czy rzeczywiście w trakcie śpiewania powinniśmy oddychać w jakiś specjalny sposób? Zapraszam Was na mojego Instagrama. Link właśnie się Wam wyświetla, będzie w opisie filmiku. Znajdziecie tam wiele ciekawych i cennych informacji, które pomogą Wam w pracy z Waszym głosem. A teraz do tematu. No to jak jest z tym oddychaniem? Czy rzeczywiście musimy oddychać w jakiś specjalny sposób, skoro uwaga? Przymowie, nie ćwiczymy oddechu, nie skupiamy się jakoś specjalnie, żeby podpierać dźwięk. To skoro śpiewanie jest naturalne i ma być naturalne, to czy rzeczywiście my musimy jakoś specjalnie oddychać? I powiem wam, że rzeczywiście sytuacja wygląda tak, że śpiewanie jest naturalne i raczej powinniśmy opierać się na naszym naturalnym oddechu, ale są momenty i sytuacje, które wymagają tego, żebyśmy dali trochę większą energię, żebyśmy podparli dźwięk, żebyśmy troszeczkę zadziałali naszą przeponą. Ale zanim pójdziemy do tego tematu i zaczniemy mówić o tym, jak pracować przeponą w taki sposób, żeby ona nas słuchała, może najpierw odpowiemy sobie na pytanie, gdzie ona w ogóle jest. Przepona przyczepiona jest do dolnych sześciu żeber, do naszego splotu słonecznego i do dolnego odcinka kręgosłupa, niejako dzieląc naszą górną część ciała na piętro górne i na piętro dolne. Górne to są płuca, tutaj mamy przeponę, a na dole mamy flaczki. Ok, wiemy już teraz gdzie ona jest, a teraz... Jak sprawić, żeby ta przepona zaczęła nas słuchać? Bo, uwaga, przepona jest zaangażowana w nasze oddychanie, w to, żeby dokonał się wdech i wydech, więc nie ma takiej opcji, że ktoś nie używa przepony w trakcie oddychania. Yy, lecimy dalej. Dobra, więc teraz tak, żeby tą przeponę wybić jej z jej naturalnego rytmu, my musimy uruchomić nasze mięśnie międzyżebrowe. Bo właśnie te mięśnie spowodują, że my będziemy w stanie przytrzymać napiętą przeponę tak, żeby opóźnić moment wydechu. I o to bardzo często nam chodzi w momencie, kiedy potrzebujemy popracować z tym, żeby wydłużyć frazę, albo kiedy potrzebujemy konkretnego ciśnienia yy, powietrza, które wypchnie nam dźwięk, do tego właśnie przydaje nam się napięta przepona. Ale teraz uwaga, napięta przepona, a nie rozluźniona. I teraz spróbujmy najpierw zlokalizować, gdzie mamy mięśnie międzyżebrowe. Te mięśnie będziemy chcieli uruchamiać. Spróbujcie yy, teraz. Nabrać powietrza w taki sposób, żeby otworzyły Wam się żebra, ale niekoniecznie, żeby klatka uniosła się do góry. Próbujemy, ok? Właśnie w taki sposób. Widzicie, co się dzieje z żebrami? Jeszcze raz spróbujcie sobie sami zlokalizować, gdzie macie te mięśnie międzyrzebrowe, dlatego że one będą bardzo ważne do ćwiczenia, do którego zaraz pójdziemy. Ćwiczenie będzie bardzo proste i na pewno je znacie. Możliwe, że już nawet ćwiczyliście w taki sposób, ale my dodamy sobie jeden mały tip, który spowoduje, że to ćwiczenie będzie naprawdę skuteczne. To, co będziemy robić, to nabieramy powietrza, wypuszczamy jednostajnie na literce sy i to, co staramy się zrobić, co jest bardzo ważne, to nie pozwalamy, żeby nasze żebra się rozluźniły i zamknęły, ale żeby były cały czas otwarte. Ok, no to startujemy. Nabieramy powietrza. I wy dalej ćwiczycie, a ja Wam opowiem, co się teraz dzieje. Teraz Wasza przepona próbuje się rozluźnić, żeby dać sygnał do mózgu, że potrzebny jest kolejny wdech, ale Wy nie możecie na to pozwolić. I właśnie teraz siłą woli i umysłu i Waszych mięśni międzyżebrowych próbujecie utrzymać napiętą przeponę przez to, że nie pozwalacie, żeby Wasze żebra się zamknęły. I słuchajcie, dopiero to jest wykonane w prawidłowy sposób ćwiczenie, które pomaga Wam w tym, żeby tak przyzwyczaić Wasze mięśnie, Wasz Organizm do tego, żeby rzeczywiście podpierać dźwięk i ćwiczyć przeponę. W momencie, kiedy nasze żebra się zamykają, nie ma mowy o jakimkolwiek podparciu. We wszystkich ćwiczeniach dotyczących oddechu, pracy przepony, pamiętajcie o tym, że wasze mięśnie międzyżebrowe muszą działać, czyli to oznacza, że żebra muszą być otwarte. Zachęcam Was do ćwiczenia z seriami, do systematycznej pracy, bo to spowoduje, że wasze mięśnie się przyzwyczają w taki sposób, że będzie działo się to naturalnie, wasze podparcie, właściwie oddychanie, wydłużenie frazy w momencie, kiedy będziecie potrzebowali tego użyć w trakcie śpiewania danego utworu. Jeżeli jesteś zainteresowany rozwojem swojego głosu, zachęcam cię do zajrzenia na naszą platformę edukacyjną, gdzie czeka na ciebie kurs wokalny mojego autorstwa, dostępny w dwóch wersjach: wersji podstawowej oraz z konsultacją wideo, dzięki której będę w stanie sprawdzić, jakie postępy zostały poczynione i dać tobie jakiś feedback na temat tego, czy trzeba jeszcze nad czymś popracować. Po więcej tipów i materiałów zaglądajcie na mojego Instagrama. Link macie w opisie filmiku. Do zobaczenia w następnych nagraniach.